Krótko i na temat. Proszę Państwa, od września 2023 roku miasto Jasło realizuje projekt mający na celu szerokie i kompleksowe wsparcie organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji działających w mieście Jaśle. To wsparcie przebiega w kilku obszarach. Dla członków, przedstawicieli organizacji pozarządowych uruchomiliśmy doradztwo merytoryczne w zakresie działalności statutowej, doradztwo w zakresie podatków oraz finansów i księgowości, a także wsparcie animatora. Dyżurują w generatorze nauki GEN eksperci, którzy w ustalonych godzinach spotykają się z organizacjami pozarządowymi i świadczą to wsparcie. Miesiąc wrzesień był pierwszym takim miesiącem, w którym takie doradztwo zostało uruchomione. Doradcy będą funkcjonować do końca kwietnia 2024 roku. Harmonogram ich dyżurów jest udostępniony na stronie Urzędu Miasta w Jaśle oraz generatora nauki GEN. Kolejnym elementem wsparcia organizacji pozarządowych w mieście Jaśle jest uruchomienie szkoleń. Takich szkoleń będzie 7. Pierwsze szkolenie odbędzie się w dniach 28 i 29 września i będzie dotyczyło zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych. Członkowie organizacji, którzy zatrudniają pracowników, wielokrotnie zwracali się do Urzędu Miasta z prośbą o wsparcie, ponieważ bardzo często dochodzi do nowelizacji przepisów dotyczących zatrudnienia pracowników, czy to kodeksu pracy, czy rozporządzeń do tego kodeksu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji, zorganizowaliśmy takie szkolenie. Jest to pierwsze z serii szkoleń. Kolejne szkolenia będą się odbywać na koniec poszczególnych miesięcy, czyli końcem listopada. W grudniu szkoleń nie będzie i później w styczniu, lutym, marcu i kwietniu. O każdym szkoleniu będziemy informować za pośrednictwem kanałów informacyjnych urzędu, przez stronę internetową urzędu, stronę generatora nauki GEN, a także przez mailing do organizacji pozarządowych. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich chętnych do zgłaszania się na te szkolenia, ponieważ tematyka jest bardzo ciekawa i wydaje mi się, że wychodzi naprzeciw postulatom zgłaszanym przez organizację przez ostatnie kilkanaście lat. Krótko i na temat.